3 zostało na wieży. No. Jest zaraz rzucaj tą rakietę, bo będzie jeszcze remis i będzie fail. Jeszcze nie było dodatkowego czasu. 5, 4, 3, 2, 1. Idealnie. Idealny. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Siemano wszystkich, ja jestem Farel, to jest Justyna. Cześć! I zaczynamy kolejny odcineczek z No Gems Rush. Jak widzicie, mamy sporo skrzyneczek do otwarcia. Dodatkowo mamy event Gold Rush i możemy odebrać nagrodę w questach. Jest to 100 golda, 1000 golda i 20 punktów. 1000 golda i 20 punktów. Okej, to sobie weźmiemy. Dziękuję. I co dalej? Jeszcze musimy otworzyć 10 chestów, czyli jeszcze 2. Co tu jeszcze mamy? Play card with epic rarity 40 razy na 1 na 1, ok. I musisz zapytać 2 razy jeszcze o karty w klanie. Dobra. Otworzymy sobie skrzyneczki, w tym razem na odcinku ja otworzę skrzyneczki. No dobra, pozwalam. Pozwalasz? Dobra, dam Ci goldy, ja silveras tylko ciachnę. Rakieta. I... Mortar. No jak silver, wiadomo, średnio na jeża. Teraz justa. Dobra. I akurat quest dokończysz. 126 golda. Goblin chatka. Kanon. Wizard. Wow. Odblokowaliśmy. Super. Good, Gośka. I spear goblinki oczywiście. Tak jest. Ty miałaś lepszą rękę jednak. Okej, okay, otwórz może pierw questa. Collect revert. Alright. I co mam teraz? 150. 150 do Super Magical Chesta punktów, super. No i kolejny gold. Tak, kolejny goldzik. 156. Bomber. Minion Horda. O! Teraz jakąś rzadką, żeby dali, nie? Miniony, spoko. Wizard. No i mamy elegancko. Już go na drugim. Dobra, pokaż teraz karty. Karty, jeszcze tutaj mamy do zebrania. Aha, jest. 10... 10 gemów i 20 punktów. 10 gemów i 20 expa, dobra. Super. Pokaż karty. Już pokazuję. Aha, jeszcze sklep. Właśnie, sklep jeszcze, dokładnie. Tu już widzę, że zebrałeś. Tak, te gemy podniosłem i... Można kupić range'a na drugi, ale jeszcze nie graliśmy range'em w sumie na No Gems. Nie, na razie nie ma sensu. Miniony za 400. 6 za 600? Nie, za dużo chyba, co? Zresztą się chyba zastanowimy dopiero, jak sobie zbierzemy całe hajsiwo. Okej. Okay. Pokaż karty, dobra. Kliknij, gdzie ten wizard był. Co my tutaj mamy? Właśnie jest mamy wizard. Kilka nowych kart, takich jak wizard. Podniesiemy go na pewno od razu na poziom wyżej, za 50. Teraz? Tak, od razu, teraz najlepiej. Wizarda. Zobaczymy, co my tutaj będziemy jeszcze mieli. Mamy Furnace, też możemy go podnieść. Kuszę mamy już odblokowaną, jako kartę epicką, fajnie. Chyba dzisiaj sobie kuszą pogram, zobaczymy, jak to wyjdzie. Okay. Też drugi level. Drugi poziom, dokładnie, super. Goblin baryłkę możemy podnieść, dragona, ale to chyba za chwilę. Zobaczymy, czy będą te karty w deku, które zaraz ustawimy. Zobaczymy, jakim deckiem będziemy grali. Ja coś sobie chyba wynajdę pod kuszę, a Justa pewnie pod Giant Skeletona, także za chwileczkę się widzimy. Dobra, jesteśmy z powrotem. Deki, które wam przygotowaliśmy, wyglądają następująco. Araszerki, strzałki, bomber, Inferno Tower, Knight, rakieta, którą sobie ulepszymy w końcu. Do tego gobliny i X-Bow. Justa za to będzie grała deckiem z... Goblin baryłką, wizardem, giant szkieletonem, hogiem, Inferno Towerem, minionami, walkirią i zapem. Dokładnie tak. Jak widzicie, w obu deckach mamy Inferno Tower, także dzisiejszą główną kartą na odcinku będzie Inferno Tower. To. Coś mi się nie zgadza w tym drugim deku, pokaż. Mieliśmy chyba zamiast walkirii dać wizarda i wsadzić jeszcze fireballa. Aha. Tak? Mm-hmm. Tak miało być? Chyba nie zmieniliśmy tego. To zamiast co? Zamiast Valkyrie. Valkyrie. No dobra, to zamiast Valkyrie będzie Fireball. Zobaczymy, jak to się spisze. Ewentualnie zmienimy. Okej, okay, teraz co? Goblin baryłka na pewno do góry musi iść. Upgrade. Poziom drugi. Kolejna karta do golenia to będzie Inferno Tower, na pewno. No na pewno. Bo jeszcze zapcą. Już momencik, jeszcze raz możemy. Podnosimy, nie? Jak będziemy ją grali, to musimy podnieść. Tak. Poziom trzeci. Gdzie na szóstą arenę wyjść z poziomem pierwszym Inferno Towera? Bez jaj. Jeszcze raz można.
Okej, poczekaj, zobaczę sobie jeszcze w pierwszym deku rakietę. Pierw rakietę, żeby pieniędzy nam starczyło później. W sumie jest ten... Starczy, mamy 5000 golda. A no faktycznie. W sumie jest ten gold rush, to też sobie troszeczkę klopsu pod... Zarobimy. Dropimy. No, dropimy, zarobimy. Okej, tu mamy full. Czyli Inferno Tower też wyżej. Zap i strzałki jeszcze, nie? Tak. Strzałeczki. No i zap. Zap. 400. Zap. Alright, alright, alright. No to wszystko. To co? Ja pierwszy, zobaczymy jak to wyjdzie. Także mamy do zarobienia jeszcze prawie dwa koła. 1800 coś. Battle. Jedziemy. Jak widzicie, już wbiłem Builder Workshop, bo musiałem sobie Crown Chesty nabijać poza nagrywaniem, żeby te konto nie stało w miejscu. Grasz z Chupacabrą. Chupacabras. Aha, Peka. Peka idzie. No i co teraz? No to chyba gobliny. Pewnie mi zgasi to. No Inferno chyba Tower. Niech on przejmie gobliny. Nie ma nic na to. Ale dobrze, Inferno Tower jest. Zgasi? Zgasi. Knight te gobliny spuszował. Teraz mógłbym wyjść z kuszą szybko i do tego bombera dorzucić. Za kuszą. Poczekaj. Jest, dobra! Bomber! Ratuj sytuację, bomber! Dobra. Uratował. Knight szybko. Tak, ale trochę źle go rzucił. Dobrze, nie trafia. Nie przejął, wiesz, kuszy, nie przejął. Nie przejął kuszy, super. Ale peka leci. No i te arszerki też tak trochę niezdarnie z mojej strony, bo ten dragon z pewnością doleci. Gronimy się tak goblinami? Dobra, tu jest powierzy. Balon. Tu jest powierzy na pewno. Nie ma chyba tu nic latającego w tym deku, nie? Latającego nie. Ale chyba zamiast bombera trzeba będzie wziąć miniony. No chyba też mi się tak wydaje. W sumie rakieta była do kontry tego kontrataku. No, wiedz co jest Inferno Towerem. Nie wiem, gdzieś go tu rzucę, że ta Tesla mi go nie chwytała. Coś... X-Bow i Knight. Tak trzeba będzie zrobić, poczekaj. Jeszcze eliksir, cyk. On da. Tylko pamiętaj, że armii, on da, czy co da szkieleton armii, rzuć strzałki. Arszerki. Nie, bo Tesla stoi. Nie będzie sięgać chyba. Będzie. No trochę spuszowało tą wieżę. Aj, znowu źle zagrane arszerki. Bez sensu je rzuciłem, bo przecież tower stoi jeszcze. Nie spojrzałem na niego. Jeszcze jeden. Dobra, mordo. Cofnij się. To jeszcze do wygrania jest wszystko na lajcie, także... Musimy... rozegrać to dobrze. Teraz damy X-Bowa, strzałki tak do pokrycia tego wszystkiego. Dobrze! Pięknie. I Knight. Knight. Super. Pięknie! Super. Arszerki jeszcze na tego dragona. Momencik, bo jeszcze chcę to później bombą zgasić. Peka leci. 339, żeby tylko została na wieży. No nie wiem, czy to wyjdzie jeszcze. X-Bow. Balon doleci. Niedobrze. Seven. Six. Fa! Chronił się tą Teslą. Tak, gdyby nie miał tej Tesli, to jeszcze by w miarę to wyszła. Ciężki dek. Musimy zmienić tego bombera, wiesz jednak. Na miniony. Jeszcze raz podejdziemy sobie tym dekiem. Dobra, jeszcze jedna rozgryweczka tym dekiem. Roham ke... Kolejny ósmy poziom, co my robimy na tej arenie? Przepraszam, halo. Peka. Peka od razu. O, Inferno Dragon! Z grubej to rury. To nieźle. Z grubej rury idą do nas od razu. To nieźle. Ciekawe, jaka będzie nasza pierwsza legenda. No na Inferno Dragona bym się nie obraził. Czekamy, nie? Pierw Inferno Tower sobie wyjdziemy. No. Bo i tak nie mamy minionów. Idzie dragon i gobliny, to możesz też goblinami wyjść. Nie. Mówisz. Mówię, że nie ma chyba sensu. Robimy teraz. Dobra. Tak. I trzymaj strzałki albo arszerki daj. Mhm. Aha, w ten sposób to rozegrał. Dobra. Coś tam
Tower się przejął. Udało. Tower przejął. Coś tam się udało. Jeszcze arszerki doszły sobie? No jakiś tam push zadały, nie? Zobacz. To prawie, wyszło. Prawie połowa. Znowu idzie Heka. Tak. Uj, strzałki od razu. Skarmi. I miniony. Albo Knighta. Poczekaj. Zobaczymy co wyjdzie. Mogłeś poczekać, aż one wejdą na... Tak, za szybko rzuciłem te miniony. Nie wiedziałem, że tą pekę tak spuszyłem, wiesz? Myślałem, ta pekka dojdzie. I co? I od nowa. A, tak budujemy... Inferno. Dragon leci. Poczekamy na tego dragona, aż niech tu wpadnie. Ja tu zaraz mu rakietką w tą chyba uderzę, czy nie? Czy knightem? Knightem. I z rakietą możesz wyjść od razu. Ja mam teraz rzucić pekę. Patrz, co on zrobił. Nie trafił teraz w kuszę. Teraz masz rakietę jeszcze, już całkiem powierzy. Nie trafił. Strzałki. Nie trafił w kuszę. Mógłbyś powiedzieć. Rakietą, czujesz? Nie trafił w kuszę rakietą. Co za agent. No. Pięknie. No, to ładnie wyszło. No okej, okay, znowu Inferno Tower. Na dragona biednego. Nie może dolecieć coś. Baby dragonik. Mionki chyba rzucił. Nie wiem, gdzie on tą muszkieterkę zagrał. Tu damy goblinki sobie. Tower przejął? Przejął, super. O, tego sobie zagramy teraz. Gdzie on tą pekę? Dawaj strzałki tam od razu. I akurat będzie po towerze, powinno być. Bzyt. Dobra, nawet jeszcze żyje ten tower. Co pekę okłada? Delikatnie. Trzy zostało na wieży. No. Jest zaraz rzucaj tą rakietę, bo będzie jeszcze remis i będzie tak. Fail. Jeszcze nie było dodatkowego czasu. 5, 4, 3, 2, 1. Idealnie. Idealny gold zabrany. 40 golda, żeśmy mu skubnęli dzięki tej rozgrywce. Także jak my bogaci. Spoko nawet wyszło. Jeszcze jedną rozgryweczkę kuszą. Battle i jedziemy. Flavio Clash. Flavio Clash. Flavio Clash, Imperio. Szósty poziom, tak jak nasz. O, tutaj jest właśnie z kim walczyć. Mam mniej na wieży. O ile? O dużo HP z 200? 300 mniej? Będzie miał, chyba co? Chyba tak. Idzie Knight. Nie, na razie nie gram. Arszerki. Nie zdradzam mu mojego, wiesz, deka. Taktyki nie zdradzam. To powinno spuszować Knighta. Jego, okej, okay, kurde, eliksir. O, Ice Wizard! Oni wszyscy już mają legendy, tylko my nie mamy. Jesteśmy za dobrzy, dlatego nam nie dają legend. Dobra. Strzałki, no to ej, tak nie może być, stop! Stop! Aty, no, on tym... Aty! Z miecza po głowie, aty! Po głowie! Aty! O nie. Dobra, one tu się... Giant. No właśnie. No, tylko nie to. Najgorsze co może być na kusze. Tak, damy archerki na razie z tyłu. Przed to Inferno Tower, nie? Tak. No i oczywiście łyczka za Giantem. Tak, jeszcze nie graliśmy tym deckiem, nie? Standard. Graliśmy ostatnio chyba nawet. Łyczka, Bomber i... Tego? Giant? Nie, chyba mi się wydaje, tak, że nie. Graliśmy ostatnio. A szkielonki sobie doszły i będą puszować wieżę. Nic nie będą. Knight już jest na posterunku. Cyk, cyk. I po głowie. I po głowie zmiesza. Nie mam jak wyjść z tą kuszą, kurczę. Musi być double elixir chyba. To musisz teraz się bronić. Mhm. Uderzy? Uderzył. Princeskę po głowie. Giant. Dobra, nie zdążę. O kurde, ja będę lewy tower bił. Ale mi zeszło. No, jeszcze miniony. I Ice Wizard, no to już w ogóle. Miniony! Dlaczego ja na szkieleton armii mówię miniony zawsze? Cały czas mówisz. A ja na co mówię? Co? Na arszerki, strzałki. No. Oj, nie dojdziecie sobie tutaj. Przykro nie mi. Ma tak łatwo, mordo. Przykro mi. Dobra, tą łyczkę jakby tak spuszował fajnie. O, Giant. Jak to tutaj rozegrać teraz? Żeby było dobrze. Knighta na to jakoś. Niech to ten bije. Ten bomber jest straszny po prostu. Co nie?
Bomber za tankiem on jest się mocny. Zawsze tak schowa, że go nikt nie bije, nie? I on sobie żyje i żyje i żyje. Aj, łyczki nie trafiłem. Nie, bomber. No. Bomber zgasił. Bomber zgasił łyczkę. Bomber, uciekaj, gij mi stąd, idź stąd. Strzałki oczywiście wyrzucił. Teraz Gianta danie. Tu jest Giant, z tej strony. Może się bardziej broń tą kuszą już, co? Tego zrobimy teraz. Do remisu doprowadzimy chociaż. Knight. Rakietą. Rakietą muszę przyłożyć równo, wiesz? Tego. Nie trafiłeś bombera. Boom. Bomber znowu uciekł, no. Znowu się uchował przed tą rakietą. Niezniszczalny bomber. A, broni się, on widzi, że ty się bronisz. On miał fireballa? Nie, nie miał. Nie, ma strzałki, cały czas układa tymi strzałkami. Strzałki sobie w nos wsadzi. Już odpuścił gościu, wiedział, że nie wygra tego. Dobra, good game. Taki trochę ciężki deck. No, trzeba dużo myśleć. Dobra, teraz przetestujemy sobie drugi deczek. Którym zagra sobie Justa. 4-0, trochę ciężki, no ale no dobra. Poczekaj, a mamy Elixir Collector? Mamy, na pierwszym poziomie to nawet chyba siara z tym wychodzić, co? Na arenę. Nie ma sensu. Dobra. No i rura. Co jest? Popsuło się znowu. Clash Royale się popsuły, daj cancel. Jeszcze raz. O, teraz poszło i super. Alin, YouTube. Kolejny youtuber. Dobra, no spokojnie. Giant. No, normalnie, Giant PK. I to na trzecim PK, to nieźle. Wizard chyba, co? Za tym. Czy jak? Tak. Dobra, te miniony zginęły. Co się zapował? Chyba nie przeżyje ta PK, przeżyła. Tak, ona przeżyje. Od bomby. Co możemy teraz zrobić najlepszego? Ograjdera puścić, nie? Nie możemy tak, mu z kombem. Tak, ale musimy poczekać na eliksir. No właśnie, chyba nie. Cię wydaje, że nie, bo nie możemy go z kombem właśnie, kurde. Żeby wyszedł gościu. Dobra, goblin, baryłka, Ograjder. Strzałki ma? Nie ma. Zap, pięknie. Dobrze wyszło. Okej. Okay. Ładny push. Dobra, to sobie zginie. To sobie zginie. I teraz my czekamy na jego ruch, bo... Walkirie. Minionki. Minionki, no. I Inferno Tower chyba, co? Już tak, do pomocy. Nie, poczekamy aż PK wyjdzie. Wyjdzie? Mhm. Tak byś miał full elixir, to walnij fireballem. O. To będzie wyjście. Mi się wydaje, że nie ma co sensu się tak, o. Właśnie. Napalać za bardzo. Dobrze. Takie coś chcesz zrobić? Ja bym zostawił eliksir na prawą stronę chyba. Dawaj teraz Hoga. Goblin baryłkę. Ale poczekaj jeszcze na eliksir. Będziemy później mieli zapa. Tak, jest Hog, goblin baryłka, zap na miniony. W razie czego. Patrz co on zrobił. Hog, goblin baryłka i zap na miniony. I znowu to samo. Boom! Paki mega push to jest. Ponad 700 czy 800 ataku zadaje, nieźle, co? Jeszcze jakby były strzałki zamiast zapa, to by było lepiej troszeczkę. Dobra, tu znowu się wszystko ładnie wyklaruje. P.K. Inferno Tower. Dobrze. Nie dojdzie, nie ma najmniejszej opcji, jeszcze że doszło. Jeszcze miniony dorzucę. Tak, po tych Fire Spiritach, super. Pięknie! Uwielbiam tą bombę Gianta mojego. Dobra, teraz tak. O, rzucił sobie. Tak. I fireball jeszcze, i fireball. Zobaczyłam, czy nie? Zobaczyłam. Dobrze. Dobrze wyszło. Pa, co się dzieje? W ogóle nie puszują mu kolektora, tylko główny tower. Jeszcze raz Giantem. Czyli tak to trzeba grać. Na spokojnie, bez stresu. Czekać na eliksir. Po prostu trzeba kontrować Hograjderem i Goblin Baryłką, bo czym innym. Widzisz, goście nie miał strzałek ani zapa. No i piona. Piąteczka. Bardzo ładnie to wyszło.
jeszcze jedną rundę Jasta. Jajacza! Jajacza! Jak to Pong mówi. Jajacza! On jest chory. O, dobra. Super, super, mega się cieszę. Coś ciekawego nam spadnie. I to będzie akurat po Clancheście w niedzielę. Dobra, Jasta, jeszcze jedną rundę grasz swoim deckiem. Dobrze. Gold Rush, Spell Wally. I co? Nie, niżej. O, musimy mieć jak najwięcej czasu, dlatego wychodzimy zawsze za King Towerem pierwszą kartą. Ale wiesz, ja zawsze rzucam sobie tutaj, w razie jakby ktoś rzucił kontrę. Mi, no. Dlatego musisz patrzeć, jak masz kolejną kartę. O to chodzi też. Cofnij jeszcze niżej Inferno Tower. O! W ten sposób. Rzucić tu Wizarda? Nie. Zobaczymy, jaka on będzie... On sobie dojdzie na lajcie. Dobra, Fireball. I teraz widzisz, tu Fireball pięknie. I miniony. Miniony i zapa. Jeszcze dodatkowo. Gdzie on to rzuca? Gdzie on to... Co on? Easy win będzie Jasta. Co on robi? Jak on spuszuje wieżę, patrz. Tak, daj zapa już... jeszcze, zapa tam daj. Po co? Żeby ją z pięści całą rozpieprzył. Nie ma sensu tracić eliksiru. Pierwszy raz coś takiego widziałem, żeby Giant szkieletem całą wieżę spuszował. Z pięści prawie, że nie. Dobra, Wizard. Na spokojnie. No jak mamy eliksir, to oczywiście, że tak. Co, Giant szkieletem trzeba dać na tego Prince'a. Szkoda. Tak, obowiązkowo trzeba dać. Środeczek. Dobrze. I zapę musisz go przytrzymać, tego Prince'a, bo nam chyba on uciekł, chce od bomby. Nie! Bum! Kurczę. Ale nie rozpędził się na szczęście, to jest najważniejsze. Ja pierniczę, ten Prince mnie normalnie osłabia na początku samym, nie? Jest za mocny. Później... Za szybkie ma przyspieszenie. Tak, później jakoś tymi kartami na tych legendarnych arenach już... Nawet jak jest na szóstym Prince'a, to jest takim kapciem, nie? Mhm. Nic nie robi. Co, rzucamy tutaj Hoga Golbim Baryłkę? Tak. To Goblin Baryłka niech sobie tam puszuje. Dobrze. On nie wie, co ma robić, jak my go atakujemy na wieżę. Zobacz, patrz. On nie wie, czym ma się bronić. Dobra, Gianta, ja sobie tu Gianta postawię. Okej. Okay. I go wykończymy znowu Goblin Baryłką i Hogiem, wiesz? Gianta może daj Wizarda? Nie, nie ma sensu. Nie, bo on zginie. Nie ma sensu jednak, no. Inferno Towerem sobie idziemy zaraz. No, te miniony na tą łyczkę to tak... No, ale nie musiałam coś wyrzucić, bo nie miałam... Czy Fireballem trzeba było tam sieknąć w wieżę? No, dobra, to jest Wizarda. Okej, okay, i robimy Hog Barrel. Z prawej, Hog Barrel. Dobra. I Fireball. I Fireballa na koniec jeszcze. Dobra, to powinno siąść. I zapa. Siądzie. Patrz, jaki pusz? 3000 ponad pusza? Wow! Ładnie to poszło. Super. No clan. Dane. Patrz. Dane! Dane, no Dane. 252 golda. I jeszcze w questach nam coś wypadło. Collect? 250 znowu golda. Fajnie. Co my tu mamy jeszcze? Hog Rider na trzecim poziomie. Tutaj miał mi ktoś chyba dać Hoga, o ile nie mylę. Poprosiłem. Chyba ci już dał. Albo mi już dał. Dobra, to co z tym Tombstone'em? Szalejemy? Akurat kupić, będzie. Bo to jest rzadka karta, także akurat, wiesz, ciężko o nią. Akurat będzie na poziomie wyżej już. Także kupujemy sobie Tombstone'a. I ulepszamy. Mhm. I ulepszymy go. Kapcia kosztuje. Trudno, będzie na poziomie piątym. Najwyższa karta rzadka na poziomie piątym, którą posiadamy, to... Tombstone! Tak jest. Ja w sumie ją lubię, ty ją lubisz. Co my tutaj jeszcze mamy? Łyczkę. Łyczkę. Trzeba ją chyba na drugi level ulepszyć, co? A ulepszymy, no. Za 400. Spoko. Balon, Dragona, Dragona chyba też na drugi. A poulepszamy sobie te karty. Na no tak, żeby to? Nie mieć kart na pierwszą, to taki trochę, wiesz, przypał. Siara. Siara. Co jeszcze? Szkieletonków nawet takich kart na nie razie... Nie będziemy ich używać, nie, nie ma ruszam, sensu. Nie ruszam, nie ma sensu. Przydałoby nam się dobić jeszcze Crown Chesta, nie? No to dawaj, teraz ty spróbuj moim deckiem zagrać. Dobra, to ja jeszcze spróbuję tym deckiem. Także rura. Kurde, jaki fajny nick. No, ślaczek. Szósty poziom kontra siódmy. Good luck, mordo. Heh.
Thanks. Mi już nie życzył good luck, czujesz? Gościa malinowania. Co ham? Ham i prostak, dobra. Z niczym na razie nie wychodzi. Dawaj Wizarda. Tak. Tak jest, Wizard dobrze. Boom. 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 Okej, mamy Fireballa, jakby dał jakiegoś Inferno Towera czy coś. Dragona dał. Dobra, i tak rzucę tym Fireballem. Z zapową nos? Doszła bomba, doszła bomba. Nie, nie doszła. Cofnęli się. Cofnął kawałeczek. Się. Przez tą goblin baryłkę się cofnął. Tak, tak. Mi też zawsze jak gram, rzucają właśnie goblin baryłkę, żeby odciągnąć Gianta. To cwaniaki. Tego nie znałem. Albo nie gram Giantem. Ani goblin baryłką. Nie mam strzałek. Goblin baryłka. Nie, nie, nie. Tu już tam... Musimy to przeżyć po prostu. Trochę za daleko. Ale w sumie nie. Dobrze, bo mniejszą ilość minionów na siebie ściągnąłem. Dawaj, bo ci eliksir leci. Gościu. Daję. Musisz patrzeć na to. Patrzę. Oj, znowu. Wizard. 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 Muszę ci podpowiadać, bo ty się jeszcze nie grałem. Gubisz. Ty na razie grałaś tym deckiem. Nie, czekam. No, ja bym to rzuciła i farbala. Patrz, pięknie to zrobił. O, Giant. Kurde. Giant, a mówisz? Tylko musisz czekać, aż oni wejdą na... Aha. I wtedy okłada ich tower i Giant i oni giną i jeszcze Giant żyje. Wiesz o co chodzi? Dobra, pani specjalistka od Giantów. Boom. Dobra. Teraz możemy zrobić kontrę. No to dawaj. Goblin baryłka. Tak mu dam i od boku. Zap albo fireball. Za szybko fireball. Znaczy ten, zap. Za szybciutko. Wizard. Kurde. Tak musimy to zrobić. Boom! Pięknie. Jeszcze musiał dojść. Dwa razy aż. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Nie. Miniony. Wiesz. Coś takiego robimy teraz. On teraz rzuci minion hordę. I goblin baryłka. Dobra, niech on sobie już rozwala tą wieżę. Tak. My też mu spuszujemy. Zap. Dobrze. 1-1. Super. I odgramy od nowa. I teraz gościu. Oj, tam jeszcze huk, ile ma życia. Pięknie. Wizarda na te miniony, wiesz? Bo... No, on już sobie idzie, Wizard. Faj. No, atakuj, Wizard. Kurde, myślałem, że sobie on, pójdzie. On tak sobie idzie, zanim się zorientuje. Tak, o co chodzi, gdzie jestem? Walimy go z lewej? Tak. Na 3? No, no to ładujemy go na pyrę na 3. I patrz. Ajajajajaj, zap. Goblin baryłka tak od tyłu. Kurczę, mirror on ma mirror, no. Dobrze, dragon zginie, super. O malutku. Mogłeś chwileczkę poczekać. Aż niżej go dać wtedy, no. Nie? No właśnie, zwróciłem uwagę też. Myślałem, że coś leci na nas, dobra. Minion hordę zdał. Wizard. Ja go jeszcze zrobię na easy wina, patrz. Dajemy Gianta z prawej. Wizardy się tu nam biją. Zerują. Zap. Musi być zap. Trafi ten zap. Dobrze. Patrz. Dobrze. Pięknie. Idealnie. Piątka. Oj, no to wejść. Wejdzie. Wybuchnie bomba. Super. Także piękny sorry, deck. Sorry, memory, już nie? Drugi deck z Giantem. Który się sprawdza na początku. Także grajcie Giantem. Polecamy. Ja wam mówię. Słuchajcie polecamy. Się JJ. Słuchajcie o, się. O, Builder Workshop z powrotem wrócił, super. Za jeden gema otworzę to, bo to 8 minut trwa. O! Ja na swoim koncie tego... Ja Challenger jestem i nie mam jeszcze tej karty. No, w tym momencie to nie uwierzyłem, nie? Że wypadł nam... Co? Gdzie to jest? To jest śmieszne po prostu, ja no. Tego nie rozumiem. I to jest zwykła, to jest common karta. Trop raczej. Common trop, znaczy no, common trop. Mhm. Zamiast... Czego bierzemy? Nie no, może goblin baryłkę. Zamiast fireballa. No to bierz zamiast fireballa. Zamiast fireballa? No i dobra. Od razu odblokuj giant. Giant jest. Aha, dokładnie. Start unlock. Estifler. Estifler. Siódmy poziom. Cyk, giant. Za nim co? Szkieleton chyba, nie? Znaczy, wizard. Wizard. Jedna. Co tu się dzieje? Co oni wariują z tymi minion hardami, nie?
ostatnio. Dobra, ale Giant sobie dojdzie na lajcie. Ja bym tam jeszcze zapował to szybko, tak jest, pięknie, boom! Boom! Jeszcze się odwrócił, walnął mój pobieg. Wizard Goblin baryłka, mówisz? Strzałki da. Wiedziałem, wiedziałem. Przestań, daj mu tą smutną. Crying face'a. Dobija mnie to, nie? Co? Dobra, Inferno. Inferno, no. 1000 do 1145. Uspokój się już z tymi minkami. Capie. Dobra, Giantem z tej strony. Nie, czemu z tej? Z lewej. Z tej. Czemu z tej? Żeby się bronić przy okazji. Aha, tak chcesz rozegrać. No dobra. Wizard. Czekaj, czy ma fireballa jakiegoś. No przed chwilą go wyrzucił. A ma fireballa, no. To go wyrzucił, to faktycznie. Zapa mogłabyś dać na dragona, by wtedy wizard przeżył. No i dupa. I po drago, i po wizardzie. Nie mam chyba hog. A to dawaj. Nie. Balon, zap. Zap. Wow, wow. Tak doleci. Wow, wow, wow. Aj. Tera, Hog Rider, Goblin, baryłka, strzałki wyrzucił. Co zrobi? Co zrobi, gościu? Nic. Od siebie, okej, okay, super. 1-1, Justa. Zap. Dobra. Bronimy się teraz. Inferno Tower. No, okej, okej, to wyszło jednak. Ja bym dał Gianta może od środka, z prawej hoga, na to balonik. Niech leci to w świat, czy... Dobra, zap, okej. Okej, dojdź, proszę cię, szkieletoninku. Doszedł. To jest, doszło? Doszło? Wejszło? Dobra, kolejne inferno. Bo balon leci! Dobra, super. Dogrywkę. Teraz musi być Goblin, baryłka, Hog Rider. Czekamy na eliksir. Strzałki wyrzucił. Dobrze, że wyrzucił. Nie dawaj hoga. Zdążymy. Tu zap. Dobrze. Raz. Ajajaj, jednak nie. Inferno! Tower pierw. Wiedziałem, że tak będzie. Teraz, dobra, czekaj, teraz. No nie, no, miniony! Dobra, tak. Hog Rider! I zap, nasz Skeleton Army. Czekaj, będzie Skeleton Army dopiero szło. Dobra, damy radę. Jeszcze no. 10 zostało. Rzucaj miniony tam od środka. Dobra, uderz! One! Piona. Mówiłem, że czekaj z zapem na to, by już weszło wtedy. Że będziesz Skeleton Army, bo to taki cały czas się cykl robił. Dobra, super. I gold wpadł. Do tego Crown Chest. Gemy. Barbarian. O, spoko, nie? Miniony. Jak dużo? 31. Barbarian Hat. I? Tornado odblokowane. Co tu dzisiaj się dzieje? Kurde, kupę karty. Giant Chest. Tornado, do tego ta balonik. Dodatkowo coś jeszcze spadło w tym odcinku? Epickich? Chyba nie, to wszystko, nie? Także mordeczki, jeżeli odcinek wam się podobał i chcecie takiego odcinku więcej, 200 łapek pod odcinkiem i dopiero kolejny No Gems Rush. A my z wami się już żegnamy. I widzimy się w następnym odcinku. Mamy nadzieję, że szybko. Ja też mam taką nadzieję. Także jeszcze raz pozdrawiam. Cześć! Cześć. We'll be right back.